Cześć, mam dzisiaj dla Was kolejny film z serii Egzamin i jak zwykle rozwiązujemy egzamin na kategorię B. No to zaczynamy. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci najeżdżać na widoczną na jezdni podwójną linię ciągłą? No generalnie nigdy nam nie wolno najeżdżać na podwójną linię ciągłą, więc nie. Czy w przedstawionej sytuacji lewy pas ruchu przeznaczony jest do zawracania? No nie, to nie jest do zawracania pas. Czy jadąc na wprost będziesz poruszał się drogą z pierwszeństwem? Tak, mamy tutaj znak drogi z pierwszeństwem. Chcesz wysadzić pasażera. Czy za tym znakiem możesz się zatrzymać w dowolnym miejscu przy prawej krawędzi jezdni? Nie, zabrania nam się zatrzymywania w tunelu. Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w lewo, jeśli jedziesz prawym pasem? Jedziemy drogą jednokierunkową, więc powinniśmy dojechać do lewej krawędzi, więc nie. Czy ten znak ostrzega o miejscu intensywnych opadów atmosferycznych? Nie, nie są to intensywne opady atmosferyczne. Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest zatrzymanie pojazdu na jezdni? Nie, tutaj nie możemy zatrzymać pojazdu na jezdni. Następne. Czy w tej sytuacji masz prawo zachować dowolny odstęp od wymienionego samochodu ciężarowego? Nie, ponieważ musimy zachować bezpieczny odstęp. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd na czas przejazdu pojazdu jadącego sprzeciwka? No tak, sytuacja tutaj tego wymaga. Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd na chodniku po prawej stronie w odległości 11 metrów od znaku oznaczającego przystanek? Zgodnie z przepisami musi to być minimum 15 metrów, więc nie, nie mamy prawa. Czy w tej sytuacji powinieneś przygotować się do jazdy, jeśli zamierzasz jechać na wprost? Policjant podniósł rękę, więc tak, to jest zmiana otwartości ruchu i tak, powinniśmy przygotować się. Skręcasz w lewo. Czy w tej sytuacji wolno Ci przejechać przed tramwajem? No tutaj mamy bezkolizyjne skrzyżowanie, więc tak, tak. Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić samochód ciężarowy? Samochód sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, więc nie, nie wolno nam. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem przejazdu, więc nie, my mamy pierwszeństwo, nie mamy obowiązku. Czy na tym skrzyżowaniu, zamierzając zawrócić, jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa wjeżdżającemu na nie pojazdowi? Mam tutaj skrzyżowanie o ruchu okrężnym, ale nie ma znaku A7 ustąp pierwszeństwa, czyli ci, którzy wjeżdżają na skrzyżowanie mają pierwszeństwo, więc tak, jesteśmy obowiązani. Czy na najbliższym zakręcie wolno Ci wyprzedzić ten pojazd z prawej strony? Tutaj mamy znak uwaga niebezpieczny zakręt, a nie wolno nam wyprzedzać na zakrętach oznaczonych takimi znakami. Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy? No nie, już zostało rozpoczęte opuszczanie zapór, więc nie. Czy w tej sytuacji skręcanie w prawo jest zabronione nawet wtedy, gdy nie utrudni to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego? No tutaj mamy zamkniętą drogę przejazdu, policjant jest do nas ustawiony przodem, więc tak, jest zabronione. Już nam przeskoczyło. Jedziesz na wprost, a motocyklista chce skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa? No tak, tutaj mamy wyraźnie znak stop, motocyklista jest na drodze z pierwszeństwem, więc tak, mamy obowiązek. Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu? Zobaczmy. No nie, ponieważ mamy czerwone światło, więc w tej sytuacji nie możemy skręcić jeszcze w prawo. Jaki odstęp musisz zachować, wyprzedzając rower lub motorower? Nie mniejszy niż 1 metr, nie mniejszy niż pół metra, dowolny, ale bezpieczny. No tutaj przepisy nam mówią, że to musi być nie mniej niż 1 metr. Dlaczego układanie na boku osób nieprzytomnych i oddychających jest bezpieczne? A. Ponieważ zapewnia poszkodowanemu największy komfort oczekiwania na pogotowie. B. Ponieważ zabezpiecza przed urazami kręgosłupa szyjnego. C. Ponieważ zapobiega niedrożności dróg oddechowych i zachłyśnięciu. No, zapobiega niedrożności dróg oddechowych i zachłyśnięciu. Czy posiadając prawo jazdy kategorii B, jesteś uprawniony do kierowania ciągnikiem rolniczym za granicami państwa? A. Tak. B. Tak, ale tylko w terenie zabudowanym. C. Nie. Nie, za granicami państwa nie. Która z wymienionych usterek uniemożliwia bezpieczne używanie samochodu w ruchu drogowym? A. Zanieczyszczony wkład filtra powietrza. B. Przegrzewające się elektrody świec zapłonowych. C. Przepalona żarówka tylnego lewego kierunkowskazu. No jest to przepalona żarówka.
Czy dopuszczalne jest holowanie za pomocą połączenia sztywnego pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym? A nie, B tak, ale tylko w obszarze niezabudowanym, C tak, ale tylko w obszarze zabudowanym. Nie, nie jest dozwolone. Jaki wpływ ma prędkość jazdy na kąt widzenia kierującego samochodem osobowym? Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia jest większy, B wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia jest mniejszy, nie ma żadnego wpływu. No oczywiście jest mniejszy wraz ze wzrostem prędkości. W jaki sposób prędkość pojazdu wpływa na pole widzenia kierowcy, czyli praktycznie to samo? A wraz ze wzrostem prędkości pole widzenia zmniejsza się, wraz ze wzrostem prędkości pole widzenia zwiększa się i C nie ma wpływu. Już wiemy, że wraz ze wzrostem pole widzenia zmniejsza się, czyli odpowiedź A. Jak powinieneś się zachować przed rozpoczęciem wyprzedzania przy dobrej przejrzystości powietrza, aby zapewnić sobie optymalną widoczność drogi? A. Zbliżę się maksymalnie do pojazdu jadącego przede mną. B. Będę utrzymywać odstęp od pojazdu poprzedzającego, wystarczający do obserwacji drogi przed tym pojazdem. C. Użyję sygnału dźwiękowego, żeby zmusić kierującego poprzedzającego pojazdem do zjechania na pobocze lub pas awaryjny. No, oczywiście odpowiedni odstęp, odpowiedź B. Z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie? A. Co najmniej 40 km na godzinę, B. Co najmniej 60 km na godzinę i C. Bezpieczną, nieutrudniającą jazdy innym kierującym, jednak nie większą niż dopuszczalną. Odpowiedź C jest prawidłowa. Jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący ABS? A. Skraca drogę hamowania w każdych warunkach, B. Zapobiega zerwaniu przyczepności od opon podczas przyspieszania, C. Ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania. Odpowiedź C. Ułatwia omijanie przeszkód. Jak w przybliżeniu wzrasta długość drogi hamowania pojazdu przy dwukrotnie większej prędkości? A. Czterokrotnie, B. Trzykrotnie, C. Dwukrotnie. Wzrasta czterokrotnie. Jak utrzymasz właściwy tor jazdy, gdy poruszasz się drogą ekspresową w gęstej mgle? A. Uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu, B. Obserwując znaki pionowe, C. Obserwując wskazania nawigacji satelitarnej. No tutaj musimy uwzględnić znaki poziome, czyli odpowiedź A. Następne, o to było ostatnie. I mamy 74 na 74, wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Dziękujemy za wysłuchanie. Mam nadzieję, że pomoże Wam to w Waszych egzaminach. Zapraszamy na kolejne egzaminy i kolejne nasze filmy. I oczywiście przypominamy, że całą bazę znajdziecie w serwisie ltesty.pl oraz w naszych aplikacjach mobilnych.